Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami kolejny tytuł roku 2021, czyli Farming Simulator 22 na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj odcinek pierwszy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was właśnie do przygody z tego właśnie tytułu. Słuchajcie, no zaczynamy karierę. Tak jak widzicie, mamy do dyspozycji trzy opcje, czyli nowy rolnik, tryb łatwy, kierownik gospodarstwa, tryb średni, no i zacznij od zera. Słuchajcie, poziom trudny, no i z tym właśnie zamierzam się zmierzyć tutaj. Oczywiście do wyboru, tak jak widzicie, na razie trzy mapki. Słuchajcie, Elm Creek, Hout Baileron i Elgengrad. Słuchajcie, także my na razie sobie Elm Creek tutaj weźmiemy na początek, no i zobaczymy, słuchajcie, co tutaj tak naprawdę będziemy musieli robić. Z mojej perspektywy, słuchajcie, tak naprawdę jest to dopiero początek, czyli no, nie miałem tutaj styczności z tym tytułem od, no już nawet nie pamiętam, którego tak naprawdę numerka. No dzisiaj, słuchajcie, mamy do dyspozycji właśnie Farming Simulator 22, więc no tutaj postanowiłem właśnie w tym tytule bardziej się zagłębić, zobaczyć, słuchajcie, co tutaj tak naprawdę można zrobić. Oczywiście, tak jak pewnie się domyślacie, podstawowa kwestia, którą musimy tutaj wykonać i wykonywać, to są oczywiście zadania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. No i oczywiście mamy jeszcze możliwość tutaj bardziej rozwijać się właśnie w tym zakresie, czyli no zobaczymy oczywiście, co to oznacza zacznij od zera. Słuchajcie, no pewnie będziemy mieć jakieś fundusze na początek, pewnie będziemy musieli jakieś na razie brać zlecenia od kogoś, słuchajcie, żeby w ogóle tutaj przetrwać na tym świecie. No ale oczywiście wiele znaków zapytania, które mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną rozwiane, słuchajcie. No i miejmy nadzieję, że naprawdę zostaniemy trochę na dłużej tutaj, jeżeli chodzi o ten tytuł. No oczywiście tutaj dosyć długo, można powiedzieć, trwa to wczytywanie naszej mapki. Słuchajcie, przy okazji mamy tutaj kilka informacji. Sprzedaż drewna jest zyskownym interesem i może być przyjemną odmianą od pracy w polu. Drzewa można ścinać piłą łańcuchową bądź ścinarką. Owijarka bel pozwala zmieniać bele trawy w bele kiszonki. No słuchajcie, naprawdę tutaj jest tyle elementów dla mnie, które oczywiście musimy gdzieś tam się nauczyć. Dobrze, na początek oczywiście zaczynamy, słuchajcie, od naszej postaci. Zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Zmień nazwę, oczywiście zmienimy sobie, wiadomo, niech będzie nazwa zgodna z naszym Steamem oczywiście. Dobrze, postać, słuchajcie, dobrze, kolor, dobra, użyjemy sobie myszy, dlaczego nie, będzie trochę szybciej. Dobra, tutaj możemy sobie wybrać jakąś fryzurkę, słuchajcie, no jest tego trochę, dobra, niech będzie coś takiego. Wybierzemy sobie kolor czarny, ok. Brody nie chcemy, tutaj nic takiego nie chcemy. Dobra, teraz by się przydał jakieś ubranko. No dobra, niech będzie takie bardziej wyluzowane, słuchajcie, do pracy.
Dlaczego by nie? Dobra, możemy sobie oczywiście jeszcze tutaj zmienić t-shirt. Zobaczmy, co tu jest w ogóle jeszcze do dyspozycji. No jest tego trochę, słuchajcie, także no, co jakiś czas oczywiście będziemy mogli się tutaj przebierać. Dobra. Dobra, buty mamy, jakieś najeczki sportowe sobie wybierzemy, w porządku. Czapka też, dlaczego by nie? Co tu mamy? No dobra, niech będzie taka. Dobra, rękawice. Rękawice oczywiście się przydadzą. Wiadomo, słuchajcie, jak to bywa w naszym rolnictwie. Słuchajcie, bywa niebezpiecznie. Także na to trzeba oczywiście zwrócić uwagę. Dobra. Mamy postać, słuchajcie, wybraną, także trafiliśmy teraz do świata. No, możemy się troszeczkę rozejrzeć po tym naszym gospodarstwie, słuchajcie. No, mamy jakieś huśtaweczki, tutaj jakieś pola, słuchajcie. No, mamy też i mapkę, zobaczmy, jak to wygląda. Możemy sobie oczywiście tą mapeczkę zwiększyć. Słuchajcie, mamy takie niebieskie punkciki, które oczywiście za chwilkę będę chciał odwiedzić tutaj. No i ruszamy, słuchajcie, ruszamy, na razie nic nie mamy, tak jak widzicie, 500 tysięcy na koncie, bliziutko stacja benzynowa, no ale oczywiście na początek potrzebujemy w ogóle mieć tutaj cokolwiek, żeby ruszyć. Słuchajcie, godzina 8, no na razie dosyć troszeczkę niebezpiecznie dla nas. Okej, czyli tutaj jak widzicie mamy niebieskie punkciki, dobra, przejdę na drugą stronę, bo będzie po prostu to lepiej widać. Zresztą mamy tutaj jakiś kawałek chodniczka, możemy to sobie wykorzystać. No tutaj jakieś jedzonko. No zobaczymy oczywiście, co to dla nas wszystko będzie oznaczało. Na razie żadnych maszyn w ekwipunku nie mamy. No i słuchajcie, no mam nadzieję, że tutaj jak będziemy szli, no to oczywiście gdzieś po drodze dojdziemy do jakiegoś miejsca, gdzie po prostu te nasze maszyny ewentualnie możemy kupić. Na razie mijamy jakieś domki, słuchajcie, naprawdę, no można powiedzieć, graficznie wygląda to całkiem przyjemnie. No tutaj, co to jest, chyba remiza strażacka, z tego co widzę, tak jest. No idziemy. No naprawdę, słuchajcie, dosyć spory kawałeczek musieliśmy tutaj pokonać. Zobaczymy oczywiście, co to, słuchajcie, oznacza. Co my tutaj będziemy mogli robić? No tutaj mamy domy, sporo tych domów, trzeba przyznać. Dobrze, czy my tu gdzieś możemy... Dobra, tylko się rozejrzę, żeby nas tutaj nic nie potrąciła. Czy my tu gdzieś możemy kupić God is Story? No nie, tutaj nie. Idziemy dalej, słuchajcie, idziemy dalej. No to jest chyba taka główna ulica, jeszcze przełączę tą mapkę na taką większą, ale tak to wygląda. No, szukamy, słuchajcie, jakiegoś miejsca, gdzie możemy kupić nasze maszyny. Na razie nic takiego nie widać. Idziemy dalej, słuchajcie. Tu jest jakaś knajpka, My Familia. Ale to wszystko na razie jest zamknięte. Jestem ciekawy, czy coś tutaj będziemy mogli zrobić. Okej, tu mamy jakiś, nie wiem co to jest, słuchajcie, co my tu możemy zrobić. Aha, możemy kupić punkt produkcyjny, słuchajcie, czyli nie tylko rolnictwo, jak widzicie. Nie tylko kwestie związane tutaj z pracą w polu, ale jeżeli zarobimy dużo kasy, no to oczywiście jeszcze będziemy mogli sobie tutaj rozwijać nasze punkty produkcyjne różnego typu. Dobra, tutaj mamy znowu jakieś budyneczki. Dobra, przejdziemy sobie na tą drugą stronę. No na razie na pieszo z buta, słuchajcie, tak wygląda właśnie początek drogi. Co tu mamy? Co tu mamy, słuchajcie? Jakiś hipermarket chyba. Tak to wygląda. Dobra, idziemy dalej, bo tutaj nie mamy żadnego znacznika, nie możemy tutaj wejść. O, tutaj mamy jakiś znacznik. Zobaczymy, co tutaj jest takiego ciekawego. Nawet dwa znaczniki. Dobra, najpierw zajrzymy sobie tutaj, zobaczymy, co tu jest, słuchajcie. Czyżby to było miejsce, którego szukamy? No nie wiem. Dobra, jest to jakiś sklep. Zaraz zobaczymy, co tu możemy kupić.
Dobra, słuchajcie, mamy to, czyli tak jak widzicie, możemy tutaj kupować pojazdy. No, ciekawa sytuacja. Dobra, no my potrzebujemy, słuchajcie, na pewno kombajn, na pewno potrzebujemy jakiś ciągnik i przyczepę do tego. Dobra, czy my możemy to sobie bez problemu kupić? Przyczepy. Dobra. Rozrzutniki obornika. No dobra, także tak jak widzicie, sporo jest tego. Dobrze, jeszcze zobaczmy, jak to wygląda. Czy my tu możemy w ogóle kupić... Dobra, co my, słuchajcie, możemy tutaj kupić na początek? Dobra, czym to się różni oprócz mocy? Dobra, w ogóle to, słuchajcie, też możemy chyba wypożyczać z tego, co tutaj się orientuje, więc nie jest tak źle. Dobra, 175 koni. Okej, czyli tutaj nam się zmienia pojemność. No dobra, czyli to byłby taki, słuchajcie, chyba najbardziej na początek. O, tutaj jeszcze możemy sobie zmieniać opony. Moment. Dobra, jak to zrobić? Aha, dobra, słuchajcie, i teraz tak, jest pytanie. Bo teraz tak, możemy to oczywiście, słuchajcie, kupić, ale możemy też skorzystać z opcji wypożyczenia tego. No na razie, słuchajcie, dobra, w ogóle zobaczymy, jak to wygląda z tym wypożyczeniem. Okej, dobra. Wiadomo, że chyba lepiej zapłacić. Jeszcze w ogóle zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, tu mamy światełeczko. Okej, weszliśmy sobie. Dobra, i teraz tak, możemy otworzyć sobie opcję pomocnika SI. No i teraz tak naprawdę mamy tutaj do dyspozycji, słuchajcie, kilka ciekawych rzeczy. No oczywiście mapka całkowita, tak jak widzicie, kalendarz upraw. No i teraz to, co najważniejsze, słuchajcie, tutaj mamy pojazdy. Dobra, nie mamy jeszcze zagród oczywiście, no i kontrakty. Kontrakty, słuchajcie, zobaczmy, jak to wygląda. Nawieź pole. Dobra, zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Jakiś zbiór plonów jest tutaj. Jest zbiór plonów, słuchajcie, czyli możemy bez problemu coś tutaj już wykonać. Dobra, mamy kombajn, tylko jeszcze będziemy potrzebowali chyba. Dobra, to weźmiemy sobie, słuchajcie, na początek naszej przygody tutaj właśnie ten kontrakcik. Dobra, teraz wrócimy jeszcze na chwilę do naszego sklepu, bo jeszcze brakuje nam jednej części, którą tutaj ewentualnie moglibyśmy wykorzystać. Dobra. Części, gdzie te części? Obiekty, narzędzia, dobra. Narzędzia, tam był, tam, tak, na pewno była ta naczepa. Do żniwiarek i ścinarek. I jeszcze, gdzie to jest? Słuchajcie, nie widzę tego. Hmm.
Tak, to chyba było to, słuchajcie. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. I teraz tak, możemy to wynająć za 1,5. Za 1500 euro. No to jest ciekawe, słuchajcie, czyli my mniej po prostu zarobimy, niż w ogóle damy na to. No nic, dobra. Natomiast chyba po prostu nie stracimy aż tyle gotówki, no bo przede wszystkim my się musimy też tutaj nauczyć tego wszystkiego. Dobra, jeszcze zobaczmy, słuchajcie, bo tam było... tam była tak jakby taka przyczepka, no bo możemy to chyba przyczepić tutaj. Zaraz zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Dobra, jeszcze weźmiemy, wypożyczymy, tam była jeszcze jedna taka część do wykonania właśnie tego kontraktu. Zobaczmy, naczepy do żniwiarek i ścinarek. No to jest de facto ściniarka i żniwiarka, więc... pytanie tylko, jak to się używa. Dobra, czy my coś tutaj możemy więcej się dowiedzieć? Nie bardzo. Dobra, wypożycz. Ok. No to akurat drogie nie było. Także nie jest najgorzej. Słuchajcie, przyczepy w miarę tanie. Ja zobaczę w ogóle, czy na ile nam zostanie to wypożyczone, oczywiście. Dobra. Dobra, już. No bo tak, jeżeli się zbliżymy tutaj blisko, jeszcze może spróbuję przełączyć o na taką kamerkę bardziej przyzwoitą, no to oczywiście jak się zbliżymy do tego, będziemy chyba mogli to połączyć ze sobą. Tak, to możemy w ten sposób przyłączyć, natomiast... No tak, na logikę rzecz biorąc, to bardziej przyczepka przydałaby się do transportu ewentualnie tej części, więc... No tutaj raczej nic z tym nie zrobimy. Dobra, przyczepimy, słuchajcie, szybciutko tą część. No i będziemy chyba musieli już się udać do realizacji tej pierwszej rzeczy, którą mamy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda na mapie. No tutaj też naprawdę precyzja jest potrzebna. Dobra, i teraz tak, rzucimy sobie okiem na... okej. Okay. Aha, dobra, bo chyba musimy... Dobra, tylko jestem ciekawy, dlaczego nam się mapka przełączyła. Dobra, zobaczmy, gdzie my mamy ten kontrakt w ogóle. Kontrakty. W trakcie, pole 61. Gdzie to pole 61? Oj, no naprawdę dosyć daleko. No dobra. Musimy się na to pole jakoś przedostać, słuchajcie.
Dobra, bo gdzieś mi się zgubiła mapka. Dobra. No i teraz, słuchajcie, musimy się udać aż do pola 61, także no, naprawdę spora odległość tutaj do pokonania. Możemy sobie oczywiście pozwiedzać tutaj wszystko, tak jak trzeba. Nie wiem jeszcze, słuchajcie, co tu na nas czeka, jeżeli chodzi o zadania. Na razie, tak jak widzieliście, mamy gdzieś tam pierwszy kontrakcik, który oczywiście możemy wykonać. Nie wiem tylko, po co wypożyczyłem tą przyczepkę. Jak coś, to piszcie, podpowiadajcie, bo naprawdę jestem w tym tytule dosyć świeżutka rybka, można powiedzieć. Słuchajcie, i nie wiem jeszcze, co tutaj tak naprawdę muszę robić. No, chciałbym oczywiście gdzieś w miarę szybko doprowadzić do sytuacji, gdzie no, będziemy mieć jakieś swoje pole i oczywiście swoje maszyny, ale no, tak jak widzieliście, na razie nie do końca jest to w ogóle możliwe. Ja jestem ciekawy, za jaki okres czasu będziemy płacić tą kwotę za wypożyczenie, bo oczywiście no, to też nie jest mało. Dobra, jak to wygląda? Jak to wygląda? Nie, no jeszcze spory kawałek musimy przejechać. Naprawdę spory wyczyn w ogóle, żeby się dostać tym kombajnem, słuchajcie, gdzieś tutaj na to wskazane miejsce. Jedziemy 20 km na godzinę, więc oczywiście nie jest to zawrotna prędkość, no ale miejmy nadzieję, że wystarczy nam to do tego, żeby oczywiście wykonać to zadanie. Możemy sobie oczywiście widoczek przełączyć, zobaczyć, słuchajcie, jak ta maszyna wygląda z zewnątrz. Możemy sobie oczywiście dowolnie tutaj mapki też przemieniać. No, już niestety powodujemy koreczek. Dobra, tutaj możemy oczywiście wystawić tą rurę. Okej. Dobra, tak to właśnie wygląda. Dobrze, zbliżamy się już do zakrętu, więc będziemy musieli tutaj jakoś odbijać w lewą stronę. No naprawdę spora trasa tutaj do pokonania, więc jestem ciekawy w ogóle, jak to będzie wyglądało. Dobra, tutaj możemy skręcić. Troszeczkę przesadziłem, troszeczkę nieprzepisowo, także wybaczcie, ale no, jestem tutaj świeży, jeżeli chodzi o pojazdy dotyczące kombajnów i tak dalej, więc naprawdę sporo jeszcze tutaj się muszę nauczyć. Dobra, zjedźmy, żeby oczywiście nie uszkodzić tej naszej maszyny. Dobra, i zmierzamy. No naprawdę, słuchajcie, spory kawał drogi do pokonania. Tak jak widzicie, no spora ta nasza kraina, więc naprawdę, jak widać, no miejmy nadzieję, że oczywiście będziemy w stanie w miarę to szybciutko zrobić. Dobra, warto też sobie podejrzeć, tutaj mamy taką możliwość zatrudnienia pracownika, słuchajcie, więc oczywiście też warto zobaczyć, w jaki sposób ten pracownik oczywiście to wykonuje, czyli z jaką prędkością, żebyśmy oczywiście tutaj nic nie przesadzali. No ale nie widzę tutaj opcji chyba włączenia tempomatu, na przykład ustawienia sobie na prędkość 5 i wykonanie tych wszystkich zadań. Dobra, no już można powiedzieć, słuchajcie, że przejechaliśmy całą mapkę, więc nie jest źle, nie jest źle, naprawdę. Zaczęliśmy tutaj o 8, zgodnie z tym czasem, który jest wskazany w prawym górnym rogu. Teraz 9:41, aczkolwiek ciekawie to wygląda, bo dosyć tak wolno, można powiedzieć, ten czas tutaj płynie, no ale z drugiej strony to też i dobrze. Dobra, moment, bo my tutaj gdzieś powinniśmy odbijać. Dobrze, no nie najlepiej się tym oczywiście kieruję, słuchajcie. Naprawdę muszę się jeszcze nauczyć manewrować tą maszyną. Dobra, i teraz cały czas prosto. No i zobaczymy, słuchajcie, jak to wygląda. No tutaj naprawdę jakiś taki bardziej przemysłowy teren chyba.
dużo jakichś takich miejsc, fabryk, tak to mniej więcej wygląda. Dobra, jak my się mamy teraz minąć, kolego? Dobra, jedziemy dalej. No, można powiedzieć, że wąska ta uliczka. Jak tam z tyłu w ogóle sytuacja wygląda? Jedzie ktoś za mną? Nie. Dobra, teraz ten wąski most, słuchajcie. Będziemy musieli jakoś się przedrzeć tutaj. Dobra, jakieś tory kolejowe na dole widać, więc coś tutaj jeszcze z tym pociągiem się dzieje. No nic, słuchajcie, zbliżamy się już powolutku, naprawdę no dosyć mocna przejażdżka, można powiedzieć, na dzień dobry, jeżeli chodzi o ten tytuł. Słuchajcie, troszeczkę pieniążków straciliśmy, no ale tak jak wiecie, no próbujemy na razie wypożyczać te sprzęty, oczywiście, żebyśmy po prostu mogli ewentualnie zarabiać tutaj jakieś pieniążki. Oczywiście robimy sobie coś w rodzaju na razie samouczka, czyli uczymy się w ogóle tutaj działać. Dobra, i teraz musimy tutaj jakoś chyba odbić. Dobra. Odbijamy. Dobra, już chyba widzę, to 61. No to 58, naprawdę potężne, słuchajcie. Natomiast my tutaj na początek dostaliśmy chyba właśnie to poletko tutaj, 61. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tak, to będzie to. To będzie dokładnie to, dobra. Dobra, teraz tak, możemy sobie oczywiście tą mapkę na razie tak zmniejszyć. Dobra, to możemy odrzucić, słuchajcie, tylko po to, żeby na chwilę zobaczyć w ogóle, jak ten kontrakt wygląda. Czyli tak, zbierz surowiec, owiec z pola 61 i zawieź produkt na stację pasze i zboża południe. I teraz tak, jak sobie oczywiście otworzymy mapkę, to tutaj możemy podejrzeć, zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. Nie, z tym się nic nie dzieje. Tak, tu jest pasze i zboża. Dobra, czyli na tym widoku nam się po prostu no tutaj otwiera. Dobra, czyli nie jest źle. Dobra, i teraz spróbujemy się tym polem zająć. Słuchajcie, dobra, jak to działa? Dobra, i teraz tak, na chwilę tylko włączę, słuchajcie, zobaczę, z jaką prędkością porusza się pracownik. Dobra, 10 na godzinę. Dobra, tu mamy ustawiony ten tempomat. Okej, no spróbujmy. Oj. Dobra, mamy też wskaźnik naszego zbiorniczka, słuchajcie. Dobra, no można powiedzieć, słuchajcie, że praca naprawdę przyjemna, słuchajcie, relaksująca.
Można się odprężyć. Dobra, oczywiście pilnujmy tutaj, żebyśmy no, nie wjechali na czyjeś pole. Na szczęście to jest tutaj w miarę oczywiście. Dobra, i lecimy tutaj teraz. No, też malutkie to pole nie jest, słuchajcie. Trochę nam to zajmie. No, też czasami występują właśnie takie zatrzymania. To też jest ciekawe. Bo nie powinno tak się zdarzać, słuchajcie, na tej konfiguracji. Będę musiał jeszcze tam troszeczkę poszperać chyba w ustawieniach, bo jest to dosyć dziwna sytuacja. Aczkolwiek no też to nie jest tytuł, który maksymalnie jakoś potrzebuje ustawień graficznych na najwyższym poziomie, więc może to jest właśnie przyczyna, że po prostu ustawiłem wszystko na maksa. No dobra, zobaczmy, słuchajcie, na razie 17% mamy w tym zbiorniczku, który pokazuje nam tutaj załadowanie 1600 litrów, tam chyba 8,5 tysiąca mieliśmy do dyspozycji. No naprawdę, słuchajcie, czynności takie relaksujące, możemy sobie naprawdę uciąć pogawędkę o życiu, o tym, co nas otacza, słuchajcie, naprawdę idziemy tutaj oczywiście do wykonania tego zadania. No, ciekawy jestem w ogóle, jak będzie wyglądała dalsza część realizacji, ale no widać tutaj, że w miarę szybko nam się ten zbiorniczek napełnia. Jak nie przesadzamy oczywiście z prędkościami. Dobra, ja sobie wybrałem taką metodę do obkręcenia. No, ciekawy jestem w ogóle, słuchajcie, na ile starczy nam ta opcja wypożyczenia, bo tak jak widzieliście, to nie jest wcale takie tanie, więc nawet jak wykonalibyśmy ten kontrakt do końca, no to oczywiście no, będziemy mieć tak czy inaczej stratę finansową tutaj. Nie wiem jeszcze, czy są jakieś premie na przykład za to, że to wykonamy w miarę należycie, tak jak trzeba. To oczywiście wszystko zależy od dalszej rozgrywki, bo tak naprawdę wiecie, że nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, jestem dzisiaj takim naprawdę gościem tutaj, który oczywiście wszystkiego od początku się uczy, tak jakby pierwszy raz miał do czynienia z tym tytułem, więc oczywiście no, zobaczymy, jakie będą tego efekty. Dobra, no już naprawdę 40%, słuchajcie, naszego zbiorniczka tutaj już zostało zapełnione, więc w miarę to idzie szybciutko tutaj.
No, dajemy sobie chyba radę na razie z tym pierwszym polem. Oczywiście duża nauka. Słuchajcie, jeszcze nie wiem, jak te maszyny działają, co z czym w ogóle się je, co do czego służy. Więc no, miejmy nadzieję, że w miarę szybko to zacznę łapać oczywiście i będę mógł tutaj, słuchajcie, po prostu myśleć o jakimś rozwoju. Aczkolwiek no, wybrałem sobie taką opcję bardziej trudniejszą. Słuchajcie, zaczynamy od zera, no ale czasami warto zacząć z tej górnej półki po prostu, żeby jak najwięcej się nauczyć. No, zbliżamy się, słuchajcie, do tutaj zapełnienia naszego zbiorniczka, więc mamy przy okazji podgląd na to, ile tak naprawdę w naszym kombajnie się zmieści. No, tutaj oczywiście złota zasada, nic się nie może zmarnować. No, w nocy chyba też można pracować, słuchajcie, także zobaczymy. No, na razie 10:42, my tutaj realizujemy nasz pierwszy kontrakt. Słuchajcie, no już naprawdę coraz mniejsze to poletko. Dobra, nie śpieszymy się, delikatnie. Dobra. No, tak jak widzicie, na początek będziemy realizować te kwestie związane tutaj z wykorzystaniem właśnie tego kombajnu, bo nie wiem też, jaka jest zasada, czy my będziemy teraz, nie wiem, na przykład możemy wypożyczyć kolejną maszynę, a ta gdzieś tam na nas będzie czekać. Nie mam jeszcze pojęcia, jak to działa. No, ale uznałem, słuchajcie, że lepiej po prostu wypożyczyć te maszyny, bo dzięki kwotom, które płacimy, które są nieduże, no mamy do dyspozycji tak naprawdę możliwość korzystania z tych maszyn. No bo gdybyśmy tutaj, nie wiem, kupili ten kombajn, zaraz ciągnik, słuchajcie, no to już praktycznie cała kasa nam poleci. A tak, no tak jak widzicie, niecałe 10 tysięcy wykorzystaliśmy, a jesteśmy w tej chwili w kombajnie. Wykonujemy pierwszy kontrakt. Dalej mamy te pieniążki na koncie, więc nie jest źle. Przy okazji, słuchajcie, trwa mega nauka i uczymy się, co tutaj tak naprawdę musimy robić. No, ciekawy jestem, czy nie powinno to też, to co leży na tym polu, czy jakoś, nie wiem, nie powinno być zbierane. Jak coś, to piszcie w komentarzach, bo ja tu naprawdę jestem jeszcze zielony w te klocki rolnicze, słuchajcie. Więc oczywiście mam nadzieję, że coś tam pomożecie, jak coś. No dobra, 65% napełniony zbiornik. My już naprawdę tutaj chyba jeszcze takie dwie rundeczki i będziemy kończyć to nasze pierwsze zlecenie. Zobaczymy oczywiście, jak to wszystko wyjdzie. Czy dostajemy kasę od razu, czy też nie, bo tego nie wiem jeszcze. No już ten prostokącik coraz mniejszy, słuchajcie. Dobra, oczywiście też warto wykorzystywać, słuchajcie, także dobrze, że jest taka funkcja z tym pracownikiem, bo oczywiście możemy mieć taką sytuację, że na przykład nie będziemy wiedzieć w ogóle, do czego dana maszyna jest przeznaczona, w jaki sposób mamy ją wykorzystać, więc wtedy oczywiście możemy się sposiłkować takim właśnie pracownikiem i zobaczyć po prostu, co on na tym polu, słuchajcie, będzie wyprawiał z naszymi maszynami. No i dzięki temu nauczymy się właśnie wykonywać te wszystkie czynności.
Dobra, no oczywiście tutaj naprawdę można trochę bardziej wykorzystać tą przestrzeń z przodu, jeżeli chodzi o ten kombajn. No ale też starałem się, słuchajcie, być w miarę dokładny, żeby tutaj nie było żadnych poprawek. No i przede wszystkim, żebyśmy mieli faktycznie możliwość wykonania tego zadania. No, chyba jeszcze jeden przejazd będzie. Zaraz zobaczymy. To już wolny, taki w miarę wąski ten paseczek. No ale nie, jednak nie, słuchajcie. Jeszcze zrobimy tak, że jeden będzie powrót. Faktycznie już niedużo zostało, ale trzeba to zrobić dokładnie. No już tutaj niedużo nam przybywa tak naprawdę tego owsa. Dobra, i tutaj już ostatni paseczek wykręcimy i już powinno być ok. Dobra, no zebraliśmy, słuchajcie, chyba wszystko. Teraz tak, możemy sobie oczywiście podnieść tą maksymalną prędkość. Teraz tak, zmienimy sobie widok. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj gdzieś. Ok. Dobra, teraz musimy się udać, słuchajcie, tutaj do... Oj, 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 oj. Płoteczek. Dobra, no... Nie no, naprawdę super. Nie wiem, czy widzieliście, słuchajcie, co ten samochód zrobił. Dobra, i teraz tak, tutaj będziemy musieli odbić w prawo. No, manewruje się, słuchajcie, tym kombajnem dosyć specyficznie. No, oczywiście tutaj jeszcze są naprawy różnego typu, więc naprawdę dużo takich sytuacji, w których może nam po prostu tej gotóweczki brakować, więc naprawdę na razie, słuchajcie, przede wszystkim postarajmy się wykorzystać tutaj maksymalnie możliwość wykonania tego zadania. Zobaczymy oczywiście, czy faktycznie dostaniemy całą zapłatę, jak to będzie wyglądało. Też oczywiście, tak jak pamiętacie, no będziemy musieli chyba wrócić tutaj na jakieś kolejne zlecenie. Zobaczymy zresztą. No ewentualnie uda nam się może coś tutaj wykonać, takiego co jest bliżej. Dobra, już jesteśmy blisko. No widać, sekunda, może się przełączę. O, tak. Widać już te duże zbiorniki tutaj jakiegoś zakładu. Także znacznik na mapie jest, więc nie jest najgorzej. Słuchajcie, nie można się tutaj pogubić tak w pierwszej kolejności. No także my już tutaj przed południem, zobaczcie, już pierwsze poletko skoszone. Także no miejmy nadzieję, że wykonamy to zadanie tak jak trzeba i dostaniemy zapłatę oczywiście. Dobrze, gdzie tu się wjeżdża? Dobra, to przełączę na razie. Dobra, my mamy ten znacznik tutaj właśnie z tej strony. Dobra, tylko chyba będzie trzeba wykręcić. Dobra, zwiniemy troszeczkę tą mapkę. On tutaj będzie przeszkadzać teraz. Dobra, no i chyba tutaj musimy, słuchajcie, wyładować to nasze zboże.
Oj. Ustawimy się jakoś lepiej. Bo to nie jest takie proste wymanewrować tą maszyną. Dobra. Dobrze, no i co teraz? Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Zobaczmy, jak to wygląda nasz kontrakcik. No i to jest ciekawe, słuchajcie, że mamy 88% wykonania tego. No przecież zrobiliśmy tutaj wszystko. Nie mam pojęcia, co jest grane. Także nie mam pojęcia, słuchajcie, czy to jest kwestia tego, że nie wiem, nie wykonaliśmy tego, czy coś w tym rodzaju. Dobra, i teraz tak, czy my się możemy jakoś tutaj łatwo przełączyć. Dobra, zobaczmy w ogóle, gdzie są te nasze pojazdy. Dobra, dobra, tylko trzeba... Trzeba się podpiąć chyba do tego jeszcze. Dobra, i teraz tak, pytanie, gdzie są te nasze pojazdy? No, daleka droga nas czeka. Okej, dobra, to 42 pole jest troszeczkę bliżej. No, miejmy nadzieję, słuchajcie, że z tym opryskiem bardziej sobie poradzimy. Nie wiem, dlaczego nie mam wykonanego w całości tego zadania. Nie mam pojęcia. Jakby coś, to piszcie w komentarzach, bo jest to dla mnie akurat no, zagwozdka, dlaczego przy wykonaniu przecież tam całe pole objechaliśmy, przyjechaliśmy z tymi plonami oczywiście tutaj, no i na razie nic z tym się dalej nie dzieje, więc no troszeczkę dziwna sytuacja, no ale oczywiście będziemy się starali cały czas tutaj rozkminiać, o co tutaj chodzi, słuchajcie, jak powiększyć przede wszystkim pulę tych naszych kontraktów. No tak jak widzieliście, jeżeli już wykonaliśmy jakieś zadanie, no to już takie miałem wrażenie, że no coś tam przybyło. Dobra, teraz sobie odbijemy. Dobra, jeszcze sekunda, bo oczywiście tutaj jest cały czas zwiedzanie, więc chciałbym też zobaczyć, słuchajcie, co tu można zrobić.
Ale nie, to też jest coś do kupienia chyba, tak. Kup punkt produkcyjny tutaj z drewnem z kolei. No także na razie niestety nie ma szans, nie ma szans, żebyśmy coś tutaj mogli wykonać. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, na przejażdżkę. No tak jak widzicie, naprawdę przejazd kombajnem, słuchajcie, to już jest spore wydarzenie, bo no nie dość, że bardzo wolno jedziemy tym kombajnem, to jeszcze naprawdę bardzo ciężko to idzie, więc no musimy tutaj oczywiście zważać i uważać na każde miejsce. No ale miejmy nadzieję, że za chwileczkę uda nam się dotrzeć na miejsce. No i tam już miejmy nadzieję, że czekają na nas te maszyny, które mogliśmy wypożyczyć. Czyli już to jest takie potwierdzenie tego. No słuchajcie, tu jest dosyć nisko. Czy ja się tu zmieszczę pod tym mostkiem? Nie, no dobra, spokojnie. Okej. No już wiemy, że to jest takie miejsce, gdzie będziemy bardzo często musieli dojechać, przejechać na takiej zasadzie. No tutaj oczywiście też ten pociąg kursuje cały czas. Dobrze, paliwko na razie w porządku. Naprawiać tego też nie trzeba. No i teraz jestem właśnie ciekawy, czy jak na przykład zamienimy te maszyny, to ta będzie na nas czekała. Ile czasu, słuchajcie, tak naprawdę, ile my płacimy. Czy płacimy za dzień, czy płacimy za miesiąc, czy jakoś ogólnie. To mnie jeszcze, słuchajcie, ciekawi, no bo tak jak widzieliście, 491,723 mamy tutaj do na razie na koncie, więc oczywiście będziemy się starali coś z tym zrobić. No, nie mogliśmy skorzystać z opcji takiej szybkiej, ale to jeszcze będziemy sobie tutaj próbowali rozkminiać, słuchajcie, jak to wygląda. Tam powinna być tylko w sumie jedna przyczepka, która na nas czeka, więc jestem ciekawy, bo przecież na razie nic nam tutaj nie zlazło z kąta. Więc to jest też ciekawa opcja. Dobra, trochę zmniejszę tą mapkę już. Ojojoj, o właśnie, dobra. Czyli lepiej patrzeć, bo może być różnie, słuchajcie. Nie chciałbym na przykład tutaj rozwalić się o coś, bo przecież chyba my będziemy pokrywali ewentualne koszty naprawy tej maszyny, którą wypożyczyliśmy, więc lepiej się już do tego przyzwyczajać, że czekamy po prostu na jakiś lepszy moment. Dobra, zbliżamy się już do tego miejsca. No i zobaczcie, no czekają na nas te maszyny, więc co tu się wydarzyło? Dlaczego ja wcześniej nie skorzystałem z takiej opcji? Nie mam pojęcia. Dobra, i na razie sobie oczywiście możemy to ustawić. Dobra, stąd możemy już wysiąść, słuchajcie. I teraz tak, no widzimy tutaj, że mamy do czynienia właśnie, czyli tak, możemy wsiąść do tego pojazdu. Dobra. Okej, chyba tu jest początek. Sekcja szerokości. Najpierw musisz napełnić narzędzie. Dobra, i teraz tak, musimy się na chwilę przełączyć na tą dużą mapkę, bo tak, pole nam wskazuje, tylko nie wiem, nie wiem, gdzie my to mamy napełniać, to jest też ciekawe. Dobra, zobaczmy, czy nie, pracownik nam tutaj nie przejedzie. Wzdłuż. Hmm.
Aha, czyli tutaj możemy ewentualnie, słuchajcie, przemalować to po prostu. Możemy też ewentualnie sprzedać te swoje maszyny. Natomiast no, nie mam jeszcze zielonego pojęcia, gdzie napełnić ten nasz odprysk. Tutaj zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Pojazdy to nie. Dobra, tu są różne, to nie. Narzędzia, zobaczmy. Pługi to nie, technologia oprawy, siewniki, sadzarki, rolki, opryskiwacze, rozrzutniki. Dobra, no tutaj nic takiego w sumie nie ma. Dobra, jeszcze zobaczmy na ten kontrakt. Aha, kontraktu nie zobaczymy. Dobra, no słuchajcie, początki zawsze bywają trudne, naprawdę. Tak jak widzicie. Dobra, i teraz dopiero możemy tak naprawdę przejść na tą kontraktację. Spryskaj. No dobra, tylko gdzie ten środek, słuchajcie? Gdzie ten środek możemy kupić? Ja jestem ciekawy. Dobra, no tam były te nawozy, więc jeszcze zobaczę. Jeszcze się wrócę na chwilę tutaj do tego sklepu, no i zobaczymy, bo jeżeli były tam nawozy, no to może się uda kupić. Jak nie, no to może na stacji. Słuchajcie, już nie wiem, naprawdę. Szukam jakiegoś pomysłu teraz, żeby to sprawdzić. Pakiety. A jest tutaj. Dobra. No to tak jak widzicie, tylko sekundę. Środek. Płynny nawóz. Środek chwastobójczy. Dobra, i co my z tym możemy zrobić? Kupić musimy. Dobra. Dobra, no i teraz pytanie, gdzie my to mamy, słuchajcie, bo ja nie widzę tego u siebie. Dobra, zaraz zobaczymy, bo to coś było takie jak magazyn chyba. Dobra, zobaczmy R. Dobra. Przyłącz narzędzie.
No dobra, jest tego trochę, tylko teraz tak, no. Jeżeli my się przełączymy na ten widok wcześniejszy. Dobra, możemy sobie oczywiście maksymalnie to powiększyć. Ale nie widzę dalej, słuchajcie, tego środka. Nie wiem, gdzie on trafił. Nie mam pojęcia. Dobra, czy my to kupiliśmy? No, wygląda na to, że kupiliśmy. Dobra, tylko dlaczego tego nie ma nigdzie tutaj? Oto jest pytanie, słuchajcie, które mnie nurtuje już od dłuższej chwili, bo próbuję tutaj znaleźć sposób na to, żeby oczywiście... A jest, dobra, Jezu, jak jestem ślepy, no. W porządku. No to tak jak widzieliście, naprawdę warto czasami, słuchajcie, popatrzeć na to, jak to wygląda. No dobrze, kochani, słuchajcie, no znaleźliśmy to, także już będziemy się męczyć z napełnieniem tego w następnym odcineczku. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Farming Simulator 22 na moim kanale. No mam nadzieję, słuchajcie, że z każdym odcinkiem po prostu będę się tutaj poruszał niczym mistrz rolnictwa, no ale na razie musicie mi wybaczyć to takie niemrawe poruszanie się, dlatego że dopiero się tego świata uczę i zobaczymy, co będzie dalej. Także dzięki bardzo za uwagę, zapraszam Was oczywiście na odcineczek drugi z tej serii, trzymajcie się, do zobaczenia, hej! Dark Owen. Gaming World.